Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński, dzień dobry, a w naszym studiu w Toruniu gość, marszałek województwa Piotr Całbecki, dzień dobry panie marszałku. Witam wszystkich serdecznie państwa. Panie marszałku, widział pan kiedyś człowieka, który tonie, który potrzebuje pomocy w sytuacji, w której zanurza się pod wodę? Był pan świadkiem takiej sytuacji? Tak, byłem. I to było moje dziecko. Kiedy musiałem pomóc, były to jeszcze malutkie dzieci, moja jedna z córek zachłysnęła się wodą, no i musiałem pomagać jej wydobyć się z tej wody. Także miałem taką sytuację, bardzo niebezpieczną. Pytam o te osobiste doświadczenia, bo one często przekładają się na nasze funkcjonowanie, na decyzje, które podejmujemy. Dziś podpisał pan umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na wsparcie, na bieżące funkcjonowanie w tym roku, to jest 120 tysięcy złotych. I ktoś, kto przeżył taką sytuację albo widział taką sytuację, doskonale wie i rozumie, dlaczego te pieniądze są tak potrzebne. Służby ratownicze to podstawa naszego bezpieczeństwa, a szczególnie należy dbać o te, które mają charakter społeczny. Zarówno ochotnicze straże pożarne, jak i wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. To te dwie jednostki, które budują fundament naszego bezpieczeństwa. No i nie może on funkcjonować bez wsparcia samorządowców, instytucji publicznych. Także bardzo się cieszę, że nie tylko w tym przypadku, już od 15 lat kwotą 120 czy zbliżoną tysięcy złotych wspieramy działalność bieżącą, ale to, co chyba najbardziej nas cieszy, udało nam się uruchomić no niemałe, bardzo duże pieniądze na wsparcie tej organizacji, a głównie mówimy tutaj o wsparciu w zakresie szkoleń i przygotowania nowych kadr do pełnienia tej bardzo ważnej i wymagającej służby. Bo choć, jak sama nazwa wskazuje, to jest służba ochotnicza, zarówno OSP, jak i WOPR, to tak naprawdę chętnych do tego, żeby pełnić taką służbę, żeby móc pracować na rzecz społeczeństwa, zawsze jest za mało. To są ogromne pieniądze, bo z tego co pamiętam, ten projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego to jest 3,5 miliona złotych, ale dzięki temu uda się zapewnić, mam nadzieję i pewnie pan też ma taką nadzieję, obsadę jak największej liczby stanowisk w regionie dotyczącą właśnie ratowników wodnych. To był najwspanialszy dzisiaj moment, kiedy witając się z ratownikami już doświadczonymi, prezesami poszczególnych okręgów, jak i z prezesem wojewódzkich struktur, miałem okazję poznać kilkunastoletnich adeptów, właśnie którzy przeszli szkolenia w ramach tego projektu, o którym pan wspomniał. Wszystko kosztuje i nie może zabraknąć pieniędzy na szkolenie ratowników, bo jeśli nie będzie narybka, młodego pokolenia narybka w tym projekcie, w tym procesie, no to te służby naprawdę będą, i my wszyscy odczuwać, wielki problem z odtwarzalnością. A przypomnę, że to nie tylko chodzi o obsadę kąpielisk, akwenów wodnych w czasie sezonu letniego, który dzisiaj zainaugurowaliśmy, ale to jest cały rok. Baseny, różne miejsca, kąpieliska, te kryte, których przecież przybywa w regionie, wszędzie są potrzebni ratownicy. No i profilaktyka. To, co najważniejsze, kiedy nie widzimy woprowców na stanowiskach ratowniczych, oni ciężko pracują podczas spotkań z uczniami w szkołach, prowadzą szkolenia, zajmują się profilaktyką. Wydaje mi się, że to są równoważne ze sobą te dwa fundamenty działalności WOPR-u, zarówno bycie na miejscu tam, gdzie jest zagrożenie życia, ale z drugiej strony również działania te, o których może i czasem zapominamy, a są związane z profilaktyką. Ale na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Panie marszałku, zmieńmy temat. Trwa Święto Województwa. Już od kilku dni trwają wydarzenia w regionie, które związane są z obchodami Święta Województwa, ale ten taki bardzo istotny punkt zaplanowano na jutro. To jest uroczysta sesja Sejmiku Województwa. Choć nie tylko, bo tam również zaplanowane jest Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas którego uhonorowane zostaną organizacje zajmujące się pomocą rodzinie.
Właśnie rodzina ma być takim punktem, do którego w tym roku podczas Święta Województwa będziemy się odnosić? Dokładnie tak. Nasze święto organizujemy na przestrzeni kilku czy kilkunastu dni. Za to zawsze, każdego roku kulminacja przypada na 7 czerwca. Przypomnę, że jest to data, dzień przyjazdu Ojca Świętego do naszego regionu, do naszych trzech miast. Kiedyś do Włocławka, a potem Bydgoszczy i Torunia. I z tego powodu świętujemy. Za to też ma to święto charakter rotacyjny i w tym roku akurat przypada, iż będziemy organizować główne uroczystości, obchody te oficjalne w Toruniu. Za to zmieniliśmy jeszcze jedno, znaczy zmieniliśmy jedną rzecz w obchodach, mianowicie dołączyliśmy wspólnie z innymi samorządami do tego święta, do uroczystej sesji, również forum samorządowe. Uważamy, że jest to święto wszystkich mieszkańców, wszystkich, którzy je reprezentują. Dlatego uzgodniliśmy, że to jutro właśnie odbędzie się w tym samym czasie w ramach tych obchodów uroczyste forum samorządowe, podczas którego rzeczywiście będziemy wyróżniać tym, którzy pomagają rodzinom w podwójnym kontekście. Po pierwsze tym, którzy na co dzień po prostu pracują, pomagając tym, którzy nie mają rodziny. Tu mam na myśli ośrodki pomagające osobom bezdomnym, a z drugiej strony tym, którzy organizują dom jako pieczę zastępczą dla tych, dla których tego domu z różnych powodów zabrakło. Mam tu na myśli przeszło 100 placówek, które utworzone zostały w naszym regionie, tak zwanych 14, czyli domów dziecka, zarówno tych publicznych, jak i tych rodzinnych. Więc będziemy wyróżniać tych, którzy po prostu mają dobre serca i pracują na rzecz drugiego człowieka, aby stworzyć dom, pomimo tego, że fizycznie go po prostu z różnych powodów w życiu nie mają. No i drugi kontekst, nie gdzie indziej, a to właśnie w rodzinach. Niesiona jest największa pomoc rodzinom ukraińskim, które tutaj przyjeżdżają najczęściej w formule mama plus dzieci. I to właśnie tym rodzinom, tym naszym kujawsko-pomorskim rodzinom chcemy jutro w sposób szczególny podziękować za ich ogromne serce, iż utworzyliśmy spontanicznie taki program Rodzina 1 plus 1, bo przecież wielu uchodźców po prostu to nowi członkowie rodzin w naszych domach, którzy do nas przybyli. Więc święto ma taki wymiar symboliczny, ale też trochę zmieniony. Wspominając o samorządach, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że jutro właśnie samorządowcy przyłączą się do naszej deklaracji weneckiej, którą kiedyś zawarliśmy jako region i włączyliśmy nasze województwo do rodziny tych regionów i miast na świecie, które tę deklarację podjęły i realizują. Teraz chcemy poszerzyć krąg zainteresowanych. Ta deklaracja jest niczym innym jak właściwie usankcjonowaniem tego, co na co dzień robimy i to, że będziemy nadal robić jako samorządy w pierwszej kolejności, mając na uwadze dobro naszych rodzin, jako tej podstawowej komórki, miejsca, gdzie czasami ta pomoc jest po prostu niezbędna. I w naszej deklaracji deklarujemy, czy to, że będziemy podporządkowywać całą naszą działalność dobru właśnie rodziny. Ale żeby nie było, że święto województwa to są tylko takie podniosłe i uroczyste chwile, to będą wciąż jeszcze koncerty, będą pikniki, będą festyny, bo przecież to jest też taki moment, kiedy mieszkańcy mogą w całym regionie, nie tylko w tych dużych miastach, poczuć, że odbywa się coś wyjątkowego, że region świętuje. Przyjęliśmy taką zasadę, że święto odbywa się w całym regionie i do tej pory już takie koncerty za nami w Bydgoszczy, w Grudziądzu, w Inowrocławiu, we Wrocławku. I w sobotę zapraszam wszystkich właściwie już na podsumowujący koncert, już tradycyjny, do Torunia. Są to naprawdę fantastyczne spotkania. Wiem, że
ten koncert, który organizowaliśmy w Bydgoszczy, cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Bardzo się z tego cieszę. I dziś zapraszamy już do Torunia w sobotę na koncert, który bardzo ładnie zresztą się nazywa Pod wspólnym niebem. W ramach tego koncertu wystąpią wspaniałe gwiazdy. Będzie naprawdę, zapraszam wszystkich, bo będzie warto, trzeba być na tym koncercie i jak co roku, mam nadzieję, licznie wszyscy będziemy świętować święto naszego województwa. To jest zawsze muzyczna uczta, w której warto brać udział. Panie marszałku, rozmawiamy o samorządzie, to ja o wybory samorządowe chciałem zapytać, bo dzisiaj marszałek Terlecki powiedział, że jest taki pomysł, żeby przesunąć wybory samorządowe o pół roku, że prawdopodobnie będzie propozycja takiej ustawy, która przesunie wybory samorządowe na wiosnę 2024 roku. Co pan sądzi o tym pomyśle? No trudno mi komentować. Nasza kadencja i tak już jest, przypomnę, wyjątkowa, bo po raz pierwszy pełnimy nasze funkcje w kadencji pięcioletniej. Poprzednie miały okres 4 lat. Więc jeśli przyjdzie nam pełnić 5,5 roku nasze funkcje, no myślę, że damy radę i podporządkujemy się takim decyzjom. No tutaj Państwowa Komisja Wyborcza sygnalizuje, że trudna byłaby organizacja wyborów samorządowych, które są przecież najtrudniejszymi wyborami do policzenia, do organizacji, razem z wyborami parlamentarnymi. To jest argument? No, kulminacja tak wielu aktów wyborczych w jednym czasie rzeczywiście jest trudna do zorganizowania i też do, moim zdaniem, jasnego przekazu dla zwykłych mieszkańców, zwykłych wyborców, w których wyborach uczestniczą. Myślę, że to chyba nie jest zły pomysł, żeby oddzielić wybory parlamentarne do Sejmu, do Senatu, ale przypomnę również do Europarlamentu od tych samorządowych. To panie marszałku, na koniec jeszcze myśli pan już o swojej politycznej przyszłości? Co będzie po tej kadencji? Zrobi pan wszystko, żeby wciąż być marszałkiem województwa, czy może ma pan już nakreślony inny plan dla siebie? Moje plany dziś są związane przede wszystkim z tym, co zajmuje nam najwięcej wysiłku, czyli organizowaniem pomocy dla Ukrainy, ale też jak do niedawna przecież funkcjonowania w okresie właściwie walki ze skutkami pandemii. Jest tyle zadań i tyle rzeczy, które dzisiaj przesłaniają jakiekolwiek inne plany czy pomysły, że naprawdę nie myślę dzisiaj o tym, co będzie za 1,5 roku czy za 2 lata. Dzisiaj staram się, aby wszystkie te zadania, zobowiązania, które podjęliśmy, a niełatwych przychodzi nam czasach je realizować. Tutaj mam na myśli drożejące koszty realizacji inwestycji, w ogóle działalności bieżącej, koszty wynikające chociażby z inflacji, aby temu wszystkiemu podołać. To jest naprawdę niełatwe i proszę mi wierzyć, zajmuję się przede wszystkim tą działalnością, ktoś by powiedział bieżącą, ale ona jest w tej chwili najważniejsza i przykuwam ją całkowicie w 100% uwag. Piotr Stałbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję również. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.